To spotkanie komentują dla Państwa Dariusz Szpakowski oraz Włodzimierz Szaranowicz. Ależ atmosfera, wspaniała frekwencja miejscowych kibiców. Chyba rzeczywiście nie ma dziś wolnych miejsc na tym stadionie. Przymierzył, nie złapał, piłka w grze. Początek meczu, mamy pierwszy rzut rożny. Zobaczymy, jak poradzą sobie z tym stałym fragmentem gry. Dobrze przejął piłkę. Ależ teraz przejął. Dobre wyjście driblingiem z własnego pola karnego. Szansa na szybki atak. Bardzo dobrze tam walczyli o tę piłkę. Wybija bramkarz. Wspaniałe umiejętności tego piłkarza. Skuteczna obrona. Pewnie w obronie. Aż zatrzęsła się cała bramka. Wspaniale mija przeciwników. Ach, jest gol! Cały radości po tej bramce. To się nazywa kontratak wzorcowy. Mamy bramkę. Rozbiegają się partnerzy. Mocne uderzenie, minimalnie niecelnie. Dobry wykop od bramki. Ja myślę, Darek, że mogą być naprawdę zadowoleni z występu w pierwszej połowie. Stworzyli bardzo wiele okazji i co ważniejsze, potrafili je wykorzystać. I jedni, i drudzy mieli kwadrans na przemyślenie swoich błędów z pierwszej połowy. Za chwilę będziemy mieli okazję przekonać się, czy wyciągnęli odpowiednie wnioski. Wybija, ale wciąż jest groźnie. Rzut rożny. Na wysokości pola karnego, jak to rozwiąże? Gubi obrońcę. Jest bramkarz, ale jeszcze nie koniec. Czujnie przechwycił. Ale znakomicie wyprowadził z pola karnego. Może teraz jeszcze... Piękne wykończenie! Teraz już wiadomo, dlaczego niektórym piłkarzom płaci się tak bajeczne sumy. Proszę zwrócić uwagę, jak on znalazł sobie miejsce, jak się ustawił, jak strzelił. To po prostu świadczy o klasie. Doskonale. 2-3 podania i mamy przepiękną bramkę po wspaniałym kontrataku. Obrona pokazuje, kto tu rządzi. I gol, kolejny gol. Grają jak automaty do zdobywania bramek. Widać, że jest w znakomitej formie. Kolejny piękny gol. Gol, widać, że ćwiczą szybki kontratak na treningach. To była kapitalna akcja.
odbija, ale to nie koniec. Chorągiewka w górze, spalony. Offside. Ależ ci obrońcy grają dzisiaj z głową. Trener po raz pierwszy decyduje się na zmianę. Bez zastanowienia. Ładnie teraz bramkarz. Strata piłki, nie można w ten sposób grać pod własną bramką. Świetnie przejął. Będzie wrzut zza linii bocznej. Czy będzie podawał? Ewidentny spalony. To przykład wspaniałego zgrania linii obrony. Ciekaw jestem, ile godzin na treningach musieli na to poświęcić. Można powiedzieć, siła złego na jednego. Jest gwizdek i myślę, że kibice długo dziś będą świętować to zwycięstwo. Ładny mecz w wykonaniu ich ulubieńców. Dzisiaj to na pewno było wielkie święto bramkarza. Zachował czyste konto, a zarazem jego zespół wygrał. Mecz komentowali dla Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Dziękujemy bardzo za uwagę.